Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Starachowicach, a dokładniej w miejscu, które posiada niesamowitą kolekcję starów w Ekomuzeum. Jednym z tych starów to jest Star 266, który uczestniczył w rajdzie Paryż-Dakar. Ten samochód stoi za nami, a ze mną jest Maciej Ślęzak. Witam Cię, Macieju, serdecznie. Witam. I opowiemy Wam dzisiaj troszeczkę ogólnie o Starze 266, ponieważ jest to samochód, który jest uważany za najlepszy polski samochód ogólnie przez wiele osób, więc ja dzisiaj tutaj przyjechałem, żeby dowiedzieć się dlaczego. Macieju, czy możesz mi powiedzieć ogólnie, skąd się wziął w ogóle 266? Co to jest za samochód? Dla kogo był produkowany? Star 266 to był następca modelu 660, który został stworzony dla wojska. Mhm. Wojsko potrzebowało samochodu średniej ładowności z napędem na wszystkie 6 kół. Mhm. I tak pojawił się najpierw Star 66, potem jego następca 660, a to już jest taka najbardziej zaawansowana wersja, czyli model 266. Który całkowicie się zmienił względem modelu 660. Tam jeszcze był silnik na przykład benzynowy. Mhm. Natomiast tu po raz pierwszy pojawia się niesamowicie nowoczesny silnik wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Jaki tutaj mamy silnik? Tu mamy silnik polskiej produkcji S359, takie ma oznaczenie. Sześciocylindrowy, rzędowy. Pojemność 6,8 litra, moc 150 koni, to takie podstawowe parametry. Ten silnik był dopracowywany w Austrii, w Instytucie AVL. Tam właśnie ten wtrysk dopracowano, bezpośrednie komory spalania, tłoki. I po przebadaniu tego silnika w tym austriackim instytucie, wdrożono go do produkcji tutaj w Starachowicach. Star 266, tak jak wspomniałem, miał napęd na wszystkie 6 kół. Tak, ale, 6 masywnych kół. Ale żeby na przykład załączyć przedni napęd, to kierowca nie siłował się żadnymi dźwigniami, tylko naciskał guziczek na desce rozdzielczej. Proszę pomyśleć. I o jakich latach w ogóle? Początek lat 70., kiedy ten samochód powstaje. Można. A seryjna produkcja została uruchomiona w 1973 roku, taka pilotażowa, i takie rozwiązania już się pojawiały w tym samochodzie. Czyli wojsko dostało zastrzyk po prostu porządnych, nowoczesnych samochodów terenowych. Dobrze powiedziane, nowoczesnych, bo tutaj nie było nic robione, że tak powiem, na skróty. Mhm. Samochód był przebadany na wskroś w kilku instytutach w Polsce przez wojsko. Powstawały kolejne generacje, od tej pierwszej do ostatniej mijały lata. Cały czas coś zmieniano, modyfikowano, dopracowywano tą konstrukcję. Powiem jeszcze o jednej rzeczy. Coś się pojawia tutaj też nowego w starach, ponieważ pojawia się wspomaganie kierownicy. Do tej pory żaden wspomaganie kierownicy w takich kołach chciałoby się mieć. No właśnie. Trzeba było mieć chyba krzepę, żeby kręcić taką kierownicą bez wspomagania. Star 660, czy nawet cywilne wersje, takiego rozwiązania jeszcze nie było. A tutaj od razu seryjnie. Mhm. Różnego typu były to wspomagania i z Ziła wzorowane, a potem już produkowane w Polsce na licencji niemieckiej firmy ZF. Także to były nowoczesne rozwiązania. Warto jeszcze spojrzeć na kabinę, która też wygląda bardzo ładnie nawet w dzisiejszych czasach. Tak, ona zdecydowanie ma to coś. Nie wiem, czy to przez historię, czy ona była też tak nowocześnie postrzegana, jak Star wychodził. Raczej była nowoczesna. Wspomnę tylko, że fabryka współpracowała z firmą francuską Chausson. Francuzi, Włosi, to mają ten taki design, prawda? Ładnie projektują swoje konstrukcje, może niekoniecznie one są dobre jakościowo, ale design mają dobry. I tutaj ta kabina projektowana, co prawda, przez Polskę. To nie to, że Francuzi nam zaprojektowali, bo tutaj to nie jest tak. To jest nasza kabina, ale Francuzi nam tam pomogli dopracować tą konstrukcję. Stąd kabina bardzo ładna. Tutaj mamy wersję, która nie jest taką standardową 266. Możemy teraz gdzieś tutaj sobie podejść do tego stara, bo to jest wersja oryginalna przede wszystkim, dodajmy, która jechała w rajdzie Paryż-Dakar. Tak, ten egzemplarz, który tutaj stoi, uczestniczył w rajdzie Paryż-Dakar w 1988 roku. Wysłaliśmy dwa takie pojazdy, i jest to jedyna polska konstrukcja, która o własnych siłach dojechała do mety. Czyli jest to ten konkretny egzemplarz. Mogę teraz powiedzieć, że trzymam jednak polską dumę
w przemyśle motoryzacyjnym oraz w motorsporcie. I z drugiej strony proszę nie myśleć, że to jest jakiś specjalnie zaprojektowany rajdowy samochód. No właśnie o to się chciałem spytać. Ile tu jest modyfikacji? Czym on się różni od zwykłej 2.6? Poza tym, że jest biały, 2.6 zwykła taka raczej była w morowych kolorach. Tak, była w morowych, a też i w piaskowych, bo w zależności na jaki rynek trafiała, bo jeszcze dodam, że była wersja afrykańska, która ma związek poniekąd z tym samochodem. Wersja Tropic pojawiła się na początku lat 80. To był zmodyfikowany Star 266, dostosowany do rynku afrykańskich. Tam mieli one, te rynki, oddzielne zalecenia i dzięki tym, naszych doświadczeniach w Afryce, no trochę łatwiej było przygotować ten rajdowy samochód. No to się domyśla. Oczywiście no, różnica między cywilną wersją a rajdową wytrzymałości powinna być ogromna. No mniej jednak no, bazowaliśmy na tym podstawowym modelu, który został zmodelizowany. No oprócz tego koloru białego, który widzimy, pojawiły się te tutaj rurki, wzmocnienia. Tu były wszystkie? Oczywiście o tych mówię wzmocnieniach. Aha. Dodatkowe oświetlenie. Pod spodem mamy też osłonę miski olejowej, ale taka o tym elemencie. Tak, taka rurowa osłona. Tak jest. Ale właśnie ten element jest taki jak w afrykańskich samochodach. Ta osłona też tam się pojawiała. Mamy dodatkowe tutaj wzmocnienia w postaci stalowych lin przytrzymujących przedni most. No silnik. No niestety muszę rozczarować, silnik standardowy tutaj. Silnik oryginalny. Oryginalny. To dobrze czy to źle? Czy to oznacza, że z jednej strony silniki w Starach były tak solidne, czy to oznacza, że Polska nie była w stanie dać czegoś mocniejszego na Dakar? Zależy, z której strony na to spojrzymy. No taki był silnik dostępny. Taki produkowaliśmy. Tutaj jest wolnosąca wersja zwykła, natomiast drugi egzemplarz miał turbinę założoną. Mhm. Trochę obawiano się, żeby założyć w obydwóch pewnie samochodach, bo nie wiadomo, jak ona by się sprawdziła, więc ten samochód był słabszy, drugi z turbiną troszkę mocniejszy. Powiem tak, może nie do końca tak seryjny silnik, bo jednak pewne modyfikacje musiały tutaj nastąpić względem oryginalnej konstrukcji. System do lotu jest trochę inny, ale to wymagały właśnie afrykańskie warunki. Ja jeszcze bym chciał tylko dodać, że no, samochody w miarę seryjne dojechały do mety, a to był jeden z najcięższych rajdów Paryż-Dakar i najwięcej samochodów odpadło. Na sto kilkadziesiąt ciężarówek do mety dojechały 22 samochody, w tym dwa polskie stare. Elita. I to jest sukces, że samochody były w stanie dojechać w tak trudnym rajdzie. Dobra, jeszcze jedno pytanie mam odnośnie tego. Co my tutaj mamy? To jest po prostu zwykła paka taką, jakie miały 2.6, czy też on jest jakoś specjalnie przerobiony pod Dakar? Z tyłu mamy inną zabudowę, nie taką standardową. Jest to zabudowa lżejsza. W środku znalazły się dodatkowe zbiorniki paliwa. Na pace. Na pace, akumulatory. Koło zapasowe też powędrowało na tylną część. No i trzeba jeszcze dodać, że w tylnej części musiał się znaleźć zapas części. To nie było tak jak w innych teamach, że jeździły serwisy. Tutaj kierowca i pilot musiał ze sobą zabrać wszystkie części i naprawiali te samochody samodzielnie. Wow. Także tu no, w tonach chyba by można było powiedzieć, że znajdowały się ilości części w środku. Ale silnik jechał jeden, czy jeszcze był drugi na pace? Przyznam się, że tego nie wiem akurat. Czy raczej nie, raczej części chyba były jakieś dodatkowe. Okay. Ale tutaj nie jestem pewien, no, nie uczestniczyłem w tym rajdzie. Jeszcze bym dodał, że w kabinie troszkę coś się pozmieniało. Okej, okay, to może podejdziemy teraz, zobaczymy jak to tam wszystko wygląda. I przy okazji uda nam się może zobaczyć silnik, ponieważ Star 266 to jest ciężarówka jeszcze z okresu, gdzie dostęp do silnika był od kabiny, no właśnie, tylko no silnik zabudowany niestety. Tylko jest jak tutaj. Ja tutaj wejdę w takim razie. Trzeba po kole. Po kole mówisz, no dobra, tu sobie chwycimy. Tutaj różę. Powiedzieli mi wcześniej, jak się korzysta z wchodzenia do Stara 266. No, powiem tak, mimo że samochód ma już wspomaganie, to kierownica jest i tak taka, żeby można było się tutaj na niej wyspać. Jest gigantyczna. Co tutaj się zmieniło w takim razie we wnętrzu? No, widać na pierwszy rzut oka, mamy klatkę bezpieczeństwa. Bez tego samochód nie byłby dopuszczony do rajdu. Ten element. Ten element. Cały tutaj.
mamy siedzenia rajdowe. No trochę musiała być wygoda wyższa niż w standardowym samochodzie. Z porządnymi trzymaniami bocznymi ze wszystkim. Z tyłu ukryte pasy wielopunktowe, takie czerwone, one gdzieś tam z tyłu się pojawiają. Widzę, są. No dodatkowy panel sterowania u góry, oświetlenie sygnałami dźwiękowymi. No i też trochę inne wyłazy górne, bo mają dodatkową wentylację po środku, takie małe okienko. Czego nie było w standardzie w starze 266. No oczywiście wyłazy były, ale trochę inne. To mamy też, mi się kojarzy właśnie bardzo z wojskowymi ciężarówkami. No to akurat się tutaj nie zmieniło. Dzień dobry. Tak wygląda kabina stara 266, w której jesteśmy. Mimo, że jest to ciężarówka, nie ma tutaj jakiegoś ogromu miejsca. No ogrom, przez to. Ogromu to nie ma. No mamy tutaj ogromny silnik, który wypełnia połowę kabiny. Cóż jeszcze tutaj? No, dużo takich dodatków na mapy, kieszeni, inne takie elementy, ale oczywiście to nic nadzwyczajnego. Deska rozdzielcza, no taka niestety jak w starze tutaj. Wielkiej modyfikacji nie było, no może nie ale taka wszystko, jak seryjna. Trzeba wiedzieć, to się dowiemy. No i często się ludzie pytają, czy jest tutaj taki magiczny przycisk ze śnieżynką, czyli klimatyzacja. Oczywiście nie ma w tym samochodzie klimatyzacji. Jak klimatyzację nad głową masz, nad klimatyzację głową. Jedną, tak, ja mam klimatyzację drugą nad głową. Nad głową tutaj mam. Pokażę, jak włącza klimatyzację w starze. A proszę bardzo, do góry, może już nie będę całkiem otwierał. Aha. Ja widzę jeszcze tutaj, że mam bardzo agresywne pedały, szczególnie pedał gazu i tutaj z mojej lewej strony również mam takie podparcie. Tak wyglądał każda 266, czy to jest też modyfikacja na cele tutaj? No tutaj nastąpiły pewne zmiany, bo pedał gazu jest zupełnie inny niż w standardowym starze 266. Podpórki oczywiście też nie było, no ale to wymagały oczywiście trasy afrykańskie, trasy rajdowe w zasadzie, żeby ten komfort i precyzja była lepsza, żeby też i noga mogła odpocząć w czasie ciężkiej jazdy. Jest to polski samochód. Polskie samochody z tego okresu kojarzą mi się z tym, że nieważne, czy to jest kombajn, czy to jest traktor, czy to jest samochód miejski, czy to jest ciężarówka, to tam są te same klamki, te same przełączniki. Wszystko jest to samo, tylko się różnią silnikami, chociaż to też nie zawsze, jak mówimy o jakimś dieslu Andori. Jak to wyglądało w starze? Czy tutaj znajdziemy podobieństwa do Malucha gdzieś? No, do Malucha, może trochę do dużego Fiata, trochę do Poloneza, a chodzi głównie o włączniki klawiszowe, które były stosowane chyba we wszystkich samochodach, jakie jeździły polskiej produkcji. I maszynach. Od Żuka, po Nysę, po Tarpana, Fiata, Poloneza. Jak raz kupiliśmy licencję na ten włącznik, tak już wszędzie ten włącznik był stosowany. Okay, ale klameczki tutaj mamy z czego? Bo wiem, że w 200 są takie klameczki, maluchowe, ale tak? Także i w tych w starach też 266 pojawiły się później takie klamki jak w Maluchu. No tu jest jeszcze ta wersja sprzed powiedzmy liftingu trochę. Chociaż powiem, że to jest taka klamka, że nie wiem, co trzeba zrobić, żeby tą klamkę urwać naprawdę. Może jednak to rozwiązanie było lepsze niż ta klamka maluchowska. Może design trochę gorszy, bo nie kasetowy, nie schowane te klamki. Ale mniejsza aerodynamika to wpływa na spalanie niestety. Masywne było to rozwiązanie. No i co? I na koniec ciekawostka. Jaka? Star nie tylko potrafił jeździć po pustyni. Latać. No latać jeszcze nie zdążyliśmy go nauczyć. Jakby były dwie turbiny w dieslu, to by latał. Ale nawet tak z ciekawości dodam, że pojawiła się wersja pływająca stara. Był to prototyp, który wyglądał w miarę seryjnie tak jak zwykły star 266, no ale z niewielką prędkością potrafił popłynąć po powierzchni wody. Nigdy go nie produkowaliśmy, ale takie pomysły też się pojawiły. I pływał. Mam wrażenie, że Polacy są rewelacyjni w pomysłach i Polonez, Analog i cała masa innych samochodów. No szkoda, że to się nie doczekało seryjnych produkcji. Chyba szkoda, nie? No, ale żeby tak nie kończyć smutno, to dodam, że są prywatne przedsiębiorstwa w Starachowicach, które modernizują stary i ta historia jeszcze nie do końca się zakończyła. Czyli prawdę mówiąc, jak będę miał dużo pieniędzy i powiem, że chcę mieć nowego 266, to... Może nie do końca to będzie taki nowy, będzie regenerowany, ale będzie wyglądał jak nowy.
Okej, okay, super. Pięknie Ci dziękuję za tą całą historię. Dzięki. A ja jeszcze sobie trochę postoję i tutaj popatrzę na ten najpiękniejszy polski samochód. Znaczy najpiękniejszy, najlepszy. O, może tak. Chociaż piękną też jest. Dobra, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o prezentację Stara 266R. Natomiast chciałbym, żebyście zostali jeszcze i poświęcili jakieś 10 minut swojego czasu na to, żeby zobaczyć dalszą część filmu. A dalsza część filmu jest poświęcona temu, w jakim miejscu w ogóle te samochody się znajdują. Poza tym, że jest to muzeum i dosyć nietypowe, bo tak jak widzieliście, ten samochód był na placu, jeździł. To nie jest pojazd, który stoi gdzieś tam za jakimś szkłem i nie można go dotykać. To muzeum znajduje się na terenie dawnego zakładu wielkopiecowego, czyli krótko mówiąc, jak sama nazwa mówi, gigantycznego pieca z końca XIX wieku, gdzie była wytapiana surówka żelaza. I to też należy do właśnie tego muzeum. Poza tym jest jeszcze hala z silnikami do starów. No, coś wspaniałego, cudowna kolekcja i ludzie tacy jak Paweł, który jest dyrektorem tego muzeum, za chwilę go zobaczycie, którzy są naprawdę pasjonatami. Niestety, ale moim zdaniem tak fantastyczne okazy, jak Ekomuzeum w Starachowicach ma te dwa stare i kilka innych naprawdę ciekawych samochodów ciężarowych marki Star, silniki, nawet silniki prototypowe, zasługują na gigantyczną, piękną halę i na to, aby ludzie z całej Polski i nawet z całej Europy się tam zjeżdżali. Niestety samochody te stoją pod dużym, ale jednak namiotem i my jako ludzie możemy powiedzieć, nie, tak być nie może, a jak zrobić, żeby oni mieli kupę kasy na zbudowanie tego wszystkiego? Jechać do Starachowic, udostępniać, polecać znajomym i dzięki wejściówkom można zdobyć naprawdę kupę kasy. Dobra, nie przedłużam, także zapraszam Was tam fizycznie, a teraz zobaczcie, co zobaczycie na miejscu. Słuchajcie, ale teraz chciałbym Wam przedstawić kogoś, kto więcej opowie w ogóle o tym miejscu, gdzie my jesteśmy, ponieważ na samym początku wspomniałem, że znajdujemy się w pewnym muzeum w Starachowicach. Poza tym, że mamy tego cudownego Stara 266, mamy jakiś gigantyczny piec, ogromny teren, tam są namioty, gdzie są inne stary, a ze mną jest teraz Paweł, dyrektor tego muzeum, który opowie nam troszeczkę więcej o tym wszystkim, skąd te auta tu są, gdzie my w ogóle jesteśmy. Poza tym, że w Starachowicach. Jesteśmy w Starachowicach, jesteśmy w sercu przemysłowych Starachowic, bo tak naprawdę Starachowice to historia przemysłu. To miasto zostało stworzone przez przemysł. Jesteśmy w Dolinie Rzeki Kamiennej i trzeba powiedzieć, że to żelazna dolina, ponieważ Rzeka Kamienna była najbardziej pracowitą z polskich rzek. Tutaj przez wieki budowano kolejne kuźnice, później zakłady hutnicze. Tu zresztą tradycje są o wiele bogatsze, bo już w starożytności 2000 lat temu tutaj znajdowało się największe zagłębie metalurgiczne Europy pozarzymskiej. Czyli nie możemy powiedzieć, że Starachowice to tylko fabryka stara. Zdecydowanie nie. Fabryka stara to jest tylko pewien odcinek tej bogatej historii przemysłowej. Najpierw starożytni hutnicy, później wąchoccy cystersi, którzy tutaj niedaleko w słynnym Wąchocku mieli swoje kuźnice, które produkowały żelazo. Wreszcie wiek XIX, Stanisław Staszic, to przecież znane nazwisko, chyba każdemu gdzieś tam o uszy się otarło. I on budował również zakłady tu hutnicze nad rzeką Kamienną. Pozostałości tych staszicowskich zakładów też można zobaczyć w naszym muzeum. Wreszcie wielki piec, który za naszymi plecami jest wielki, imponująca budowla, a w zasadzie wiele budowli, bo bądźmy szczerzy, wielki piec to serce zakładu, ale cały zakład wielkopiecowy rozciąga się na przestrzeni 8 hektarów i to bardzo wiele urządzeń towarzyszących. Czyli mówimy po prostu o tym terenie, na którym my teraz tutaj tak jesteśmy. Tak jest, te 8 hektarów terenu to dzisiaj Muzeum Przyrody i Techniki. Dlaczego techniki? To chyba już nie muszę mówić. Mówimy o historii hutnictwa, historii produkcji przemysłowej w terenie Starachowic. Przed wojną w Starachowicach produkowano broń. To była jedna z największych fabryk zbrojeniowych II Rzeczpospolitej. A po wojnie zamiast armat zaczęto produkować pierwsze polskie samochody wytwarzane seryjnie, czyli właśnie stary. No dobra, czyli wiemy, że mamy tutaj wielki piec, co jest nazwą najprostszą i idealnie oddającą to, co tutaj jest. No i poza tym starym mamy tutaj jeszcze kilka innych samochodów. Jak to się stało, że one tutaj są? I możesz też powiedzieć, bo jestem ciekaw w sumie, nawet nie wiem to teraz, skąd w ogóle ta Dakarowa 266 jest u Was? Historia jest taka. Wielki piec, zakład wielkopiecowy już w roku 66. Jak pamiętamy, wspomniałem, że w 68 zakończono produkcję surówki żelaza. W marcu 68 wygaszono wielki piec.
ale 2 lata wcześniej, w lutym 66, już obiekt wpisano do rejestru zabytków. To jest w ogóle coś niesamowitego. Jesteśmy w głębokim PRL-u, czasy Gomułki. Nie bardzo szanuje się w ogóle zabytki tak naprawdę, a o zabytkach poprzemysłowych niewiele wiadomo. Zresztą, szczególnie, że to dopiero trwa. To jeszcze funkcjonuje, to jest normalny zakład, prawda? Ale jednak lokalna społeczność, dla niej huta była bardzo ważna. To była huta żywicielka tak naprawdę. To był najważniejszy zakład przez wiele dziesięcioleci. I nikt sobie nie wyobrażał, że zakończy produkcję i na przykład zostanie wyburzony. I naciskano do wielu autorytetów, aby uratować ten obiekt. No i to się udało. Wpisano go do rejestru zabytków, więc huta pracowała jeszcze 2 lata jako zabytek de facto. Wow. Także to było coś niesamowitego. To jest niesamowite. A kiedy odrodziły się samorządy, to powiat starachowicki w roku 2001 powołał muzeum. I też jest ciekawe, że my jako muzeum jesteśmy w ogóle pierwszym na świecie muzeum w 3000-leciu, bo powstaliśmy 1 stycznia 2001 roku. No proszę bardzo, proszę bardzo. Także dzisiaj czyli możemy oglądać... przede mną. Możemy pooglądać te samochody. Pytałeś, skąd ten star? No, tak. W czasach, o których mówimy, o rajdzie Paryż-Dakar, rok 88, fabryka obchodziła 40. rocznicę rozpoczęcia produkcji samochodów ciężarowych. To ciekawe, bo w tym roku mamy 75. rocznicę, może nie tak okrągłą, ale jednak też ważną rocznicę rozpoczęcia produkcji pierwszego polskiego samochodu ciężarowego, czyli Stara 20. Wtedy fabryka w roku 88 po raz pierwszy postanowiła obchodzić taką rocznicę, taki jubileusz i postanowiono w związku z powyższym zbudować ekspozycję samochodów, które produkowano. I co się okazało? Nie dysponowali pierwszym modelem, starym 20. Nikt się tym nie przejmował. Wówczas wysłano ekipę po całej Polsce, aby szukali i kupili stara 20. Nie udało się kupić kompletnego stara 20, natomiast zgromadzono na tyle części podzespołów do tej pierwszej ciężarówki starachowickiej, że złożono z niej specjalnie takiego stara na tą rocznicę. I w naszym muzeum taki star, ta właśnie rekonstrukcja z 88 roku znajduje się. Oprócz stara 20 tak zrekonstruowanego, postawiono tam stara 266, który właśnie wrócił z morderczego rajdu Paryż-Dakar i uznano go za tak wielkie osiągnięcie, bo to był pierwszy samochód, który pokonał ten morderczy rajd. Tak. Polski oczywiście samochód, który pokonał ten morderczy rajd. Pełny, tak. I w związku z tym to był zalążek ich kolekcji. No, mamy rok 88. Sytuacja gospodarcza jest coraz gorsza, lata 90. to już kompletna zapaść. Zakłady, żeby się ratować, nie myślą bynajmniej o tworzeniu muzeum czy wystawy, bo mają zupełnie inne problemy. I na szczęście, kiedy muzeum powstało, spadkobiercy fabryki samochodów ciężarowych przekazali te zgromadzone już na tej tworzonej wtedy wystawie samochody. I stąd zarówno Star 20, o którym wspominam, jak i ten 266R, uczestnik rajdu Paryż-Dakar, znalazły się, stał się też zalążkiem muzealnej kolekcji. Super. Teraz przejdziemy sobie, żebyście pokrótce chociażby zobaczyli, co my tutaj w ogóle na terenie muzeum zobaczymy. Oczywiście musicie to zobaczyć na własne oczy, także serdecznie Was zapraszam do Starachowic, właśnie tutaj, do Muzeum Przyrody i Techniki. Ale śledźcie jeszcze ten kanał na YouTubie, ponieważ będzie kolejny film, albo już jest, jeżeli oglądacie to na przykład po roku, w którym zaprezentujemy jeszcze jednego bardzo ciekawego stara. Stara, którego właściwie już nie ma, ale Wy go zrobiliście na nowo. I to był star, którym jeździł jeden z chyba z najpopularniejszych Polaków w ogóle. Może nie na co dzień. I o czym mówię? Papamobile. Papamobile, słuchajcie. Mamy tutaj ciężarówkę, którą jeździł papież. A żeby przez było chwilę jeszcze tylko śmieszniej, czy może taka ironia historii, to słyszeliśmy jakiś czas temu po śmierci Jana Pawła II o pokoleniu JP2. Prawda? Otóż pojęcie JP2... Ta nazwa pojawia się po raz pierwszy w dokumentach Służby Bezpieczeństwa w 1979 roku, gdzie mówiono, że jest to akcja kryptonim JP2, czyli związana z pielgrzymką Ojca Świętego. To taki chichot historii. Tak, bo właśnie jeszcze precyzując, chodzi nam o papamobile, które zostało stworzone na bazie Stara 660, właśnie z okazji pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego. Tak jest, ja tu wielokrotnie już powtarzałem słowo pierwsi, na początku, wyjątkowi, ale to też jest sytuacja zupełnie wyjątkowa, bo ten papamobil jest pierwszym i jak do tej pory jedynym papamobile skonstruowanym przez Polaków. No tak, no później mi się papież kojarzy z tym, że jeździ Mercedesem. I stoi, albo siedzi. Ale o tym w kolejnym filmie. Dobra, to gdzie teraz? To chodźmy, do pieca. Zobaczmy tą maszynę. Masz zapałki? Tak. Dobra, teraz znajdujemy się w tym
chyba najważniejszym miejscu, czyli przy wielkim piecu. I teraz chcesz mi powiedzieć, że ten cały element, że to jest 1899 roku. Tak, to jest rzeczywiście najważniejszy punkt w całym zakładzie. Poziom zerowy, czy poziom spustu surówki. Ta część wielkiego pieca, którą tu widać, nazywana była popularnie przez pracowników garem. W związku z tym jest to gar, w którym gar, się grzeje. Piekielna surówka. Tak. Surówka żelaza. 1500 stopni Celsjusza. Człowiek, który pracował w tym miejscu, to garowy. Ktoś to nadzorował gar. Zadaniem garowego było w pewnym momencie, właściwym momencie, zatkanie wielkiego pieca albo jego odetkanie. Mhm. Wydaje się proste, ale to nie było wcale takie proste, tym bardziej, nie że... Nie było koreczka takiego? Nie, to nie. Był ten korek, zatykarka poruszana ręcznie. To było takie połączenie korka z armatą, która wstrzeliwała specjalny czop szamotowy, który zasłaniał spust, którym wylatywała surówka. A później go rozbijał. I wtedy surówka mogła, płynna surówka, płynąć kanałami do hali spustowej. 1500 stopni. Wow. W momencie rozbijania tego korka bardzo często dochodziło do czegoś do erupcji. Tu nalot na ścianach wskazuje na to wyraźnie, co tu się działo. Garowy musiał wtedy naprawdę uciekać i wielu z nich tutaj zostało na zawsze. Wow, rewelacja. I to wszystko tutaj jest w oryginale. Tak jak było i tak jak pracowało do roku... 60? W marcu 68 wygaszonego roku. Ostatecznie. Dokładnie. Czyli parę ładnych lat to... Popracował. Działało. Gdzie jesteśmy? Wygląda jakbyśmy byli na statku w miejscu, gdzie się tłoki kręcą i wały i wszystko i... No jesteśmy w miejscu bardzo ważnym dla całego zakładu. Tak jak mówiłem, sam wielki piec w zakładzie wielkopiecowym to serce, a tu są płuca. Żeby uzyskać odpowiednią temperaturę blisko 1500 stopni Celsjusza, trzeba było pompować odpowiednią ilość powietrza. Mm-hmm. I to jest miech do wielkiego pieca. Maszyna parowa, no bo poruszana była za pomocą pary, albo patrząc od niej, na nią od drugiej strony wiatrowa, bo pompowała, dmuchała wiatr, czyli powietrze do właśnie wielkiego pieca. To maszyna z końca XIX wieku. Bezcenny obiekt, bezcenny zabytek techniki. Trzeba pamiętać, że koszt zakupu tej maszyny to było 1/3 kosztów budowy całej huty. Więc to było ogromne przedsięwzięcie, ogromna inwestycja, no ale bardzo ważna, bo od tego zależało cały proces wielkopiecowy, cała produkcja tak naprawdę. Człowiek, który nadzorował maszynę parową, to pierwszy maszynista, to był najlepiej wynagradzany robotnik, bo musiał mieć pewną też wiedzę techniczną i no, nadzorował tutaj ten proces. Więc zwróćmy uwagę na imponujące rozmiary. Drugie tyle tej maszyny znajduje się pod ziemią, pod posadzką. Wow. Zatem już transport jej tutaj do Starachowic, a została wyprodukowana w Rydze, był imponujący. Od kilku lat na szczęście kolej dochodziła już tutaj do Starachowic, więc można było wykorzystać ten środek lokomocji, no ale jednak budzi to prawdziwy respekt. To prawda. Przywiezienie i dopiero jest nad nią wybudowano halę. Słuchajcie, koniecznie musicie tutaj przyjechać, żeby zobaczyć to wszystko i co najważniejsze, dotknąć. I co więcej, tu jeszcze można poczuć technikę, bo tu pachnie. Tak, to prawda, to prawda. Przepracowane oleje przed ponad 100 lat. Myślę, że to też może przez to, że tutaj znowuż z drugiej strony kamery, czyli teraz tutaj mamy całą masę silników. Natomiast wydaje mi się, że to już są silniki, które były chyba w pojazdach samochodowych, a nie wręcz konkretnie starach maszynach. Tak, to jest hala maszyn, bo mamy tu wielką maszynę parową, ale oprócz tego są również te silniki spalinowe związane z produkcją starów. Tu akurat widzisz dokładnie silnik S530A, czyli powiedzmy poprzednika tego znanego w starze dakarowym. I to właśnie jest pod tą wielką półką, na której możemy, pod tym wielkim podłokietnikiem, słuchajcie, tak. Starze. Ale popatrzcie, że są również silniki, które nie weszły do produkcji, bo... Fabryka samochodów ciężarowych. Przygotowywano również silniki w układzie widlastym, tak jak chociażby ten. Pracowano nad nimi zarówno w Starachowicach, jak i w biurze konstrukcyjnym w Łodzi, w Warszawie. No takich projektów wykonano trochę. Z różnych powodów nie weszły one do produkcji, ale możemy je oglądać w naszym muzeum. I dotknąć, i zobaczyć to wszystko. Słuchajcie, ja uwielbiam muzea, które są takimi realnymi muzeami, gdzie jest
faktycznie coś starego, tak jak kiedyś było i stoi i można zobaczyć to, poczuć, podotykać. No i nie ma gablotki, że nie wolno. No nie ma gablotki, a filmiki to ja sobie mogę zobaczyć na YouTubie, tak jak wy, więc po prostu przyjeżdżajcie tutaj. A ten silnik, to jest właśnie ten silnik 266. Ze Stara 200, 244 tak i 266. Tu mamy przekrój, to służyło w jednej ze szkół w Starachowicach, więc możemy jeszcze zajrzeć do środka. Też jako taki ciekawy przykład dydaktyczny. Fabryka dostarczyła silnik, dokonano odpowiedniej ingerencji, także można było zajrzeć do środka. No i tak wyglądały pomoce dydaktyczne jeszcze kilkadziesiąt lat temu. No i bardzo dobrze, i tak pomoce dydaktyczne powinny wyglądać. Także jak ogląda mnie tutaj jakiś dyrektor jakiejś szkoły mechanicznej, to są silniki do wzięcia. Jestem przekonany, że ten odcinek wyszedł długo ponad normę, patrząc po tym, ile tutaj rozmawialiśmy, a wiem już teraz, że nie będę chciał jakoś tego mocno ucinać, bo naprawdę tyle ciekawych, żywych i takich prawdziwych rzeczy jest w tym muzeum, że no po prostu myślę, że puszczę to widzom, ewentualnie potnę na jakieś dwa kawałeczki. I bardzo serdecznie dziękuję Tobie. Dzięki bardzo. Za to, że mogliśmy tutaj przyjechać, z kamerą i że te wszystkie eksponaty są do oglądania, do dotykania. Nie było żadnej sytuacji, kiedy tutaj Paweł mówił, a tu stań się tak i tam jest coś bardzo starego. To jakby tropy dinozaurów dotykały. U nas wolno dotykać, należy pytać. Zapraszam serdecznie. Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Dziękuję bardzo. To tyle.